Czy wiecie, co to jest Senat? Co się robi w Sejmie i po co istnieje Trybunał Konstytucyjny? Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, po co tak naprawdę są gazety i telewizja? I co faktycznie to dla nas oznacza? Być może niektórzy z Was byli już w Warszawie. Jednak prawdopodobnie nie mieliście okazji zajrzeć do tych miejsc, które znajdują się właśnie tu, w naszej stolicy i w których podejmowane są dla nas wszystkich ważne decyzje. My akurat przyjechaliśmy do Warszawy na wakacje, z bardzo małych miejscowości. Każdy z innej i z innej części Polski. Dziś dzięki projektowi z Małej Szkoły w Wielki Świat razem odwiedzimy te bardzo ważne miejsca. I spróbujemy znaleźć w nich odpowiedź na kilka pytań. Na początek sprawdzimy, czy można wydłużyć wakacje. W tym celu wybraliśmy się do Sejmu, Senatu i Trybunału Konstytucyjnego. To tu właśnie dorośli przedstawiają swoje pomysły zmian, czyli reform, dyskutują o nich, głosują i zatwierdzają lub nie. Co najchętniej pan robił w wakacje, będąc dzieckiem? Co robiłem? Jeździłem nad morze i w góry. Na kolonie też, a ciekawostką jest to, że jeździłem także na obozy jeździeckie, czyli jeździłem konno i to było zdobywanie nowych umiejętności sportowych. Czy dzieci bez pomocy dorosłych mogą wprowadzić nową ustawę? Chodzi nam o to, aby przedłużyć wakacje. Raz do roku, 1 czerwca, spotyka się w Sejmie tak zwany Sejm, czy Parlament Dzieci i Młodzieży. I wtedy młodzi posłowie przedstawiają różnego rodzaju pomysły. One są następnie albo wprowadzane w życie lub nie, ale jednak musicie poczekać do pełnoletności, chyba że namówicie swoich rodziców na zebranie dosyć dużej liczby podpisów, żeby jakąś inicjatywę przedstawić marszałkowi. A jaki był pana ulubiony przedmiot w szkole? Historia i wiedza o społeczeństwie. Czyli takie przedmioty, które traktują o przeszłości, ale i o współczesności, o tym, co się dzieje wokół nas. Więc to były dwa ulubione przedmioty. Jest taka możliwość, żeby nauka była w formie bardziej zabawy, żebyśmy częściej się bawili i przez to się uczyli oczywiście. No to jest chyba najlepszy model, jaki można sobie wyobrazić, szczególnie w waszym wieku. Czyli nauka poprzez zabawę. Teraz już wiemy, że bez dorosłych nie uchwalimy żadnej ustawy. Jestem pewien, gdybyście to wy zajęli 460 miejsc poselskich, nasza ustawa weszłaby w życie jednogłośnie. No tak, ale tak naprawdę to nie chodzi nam o to, żeby wcale nie chodzić do szkoły, tylko żeby wiedza sama wchodziła nam do głowy, a najlepiej to uczyć się poprzez zabawę. Tak jak Centrum Nauki Kopernik. Albo jak na naszych zajęciach projektowych. O co chodzi? Najlepiej opowie nam pani Ela. Z pewnością już zauważyliście, że najlepiej zapamiętujecie to, co jest dla was interesujące, ciekawe, że najchętniej uczycie się takich rzeczy, które sprawiają wam przyjemność. Z całą pewnością pamiętacie swoje przygody wakacyjne dużo lepiej niż to, co działo się podczas lekcji. Postanowiliśmy to wykorzystać i dlatego w naszym projekcie z Małej Szkoły w Wielki Świat uczycie się na taki, powiedziałabym, wakacyjny sposób. Chodzicie w teren, badacie przyrodę, szukacie skarbów w swoich wsiach. Mamy nadzieję, że taki sposób uczenia się, nazywany przez nauczycieli metodą projektu, który jest wspaniały do zastosowania w małych wiejskich szkołach, da się potem upowszechnić i nie tylko wy będziecie mogli z niego skorzystać. Wierzymy, że dzięki temu nauczycie się wielu rzeczy lepiej, przyjemniej i szybciej, niż gdyby to się odbywało w waszej klasie.
No tak, ale o tym, jak jesteśmy uczeni w szkołach, decydują dorośli, którzy już dawno zapomnieli, co lubili robić, będąc dziećmi. Może warto im przypomnieć o tym, że lubimy się uczyć, ale najchętniej poprzez zabawę. Mam pomysł. Powinniśmy zwołać debatę publiczną. Brzmi poważnie, ale jak to zrobić? Odpowiedzi postanowiliśmy poszukać w mediach. Wybraliśmy się do redakcji pisma Polityka i do Polskiej Agencji Prasowej. Najważniejszych wydarzeń, jakie się w tym tygodniu działy. Chcielibyśmy, żeby w szkołach nauka wyglądała tak, że byśmy się bawili i nauka by nam sama wchodziła do głowy w formie fajnej zabawy. Czy dziennikarze mogą sprowokować taką dyskusję? Oczywiście. Dziennikarze, najlepszym miejscem do prowokowania dyskusji przez dziennikarzy są ich własne media, czyli w moim przypadku Tygodnik Polityka albo Radio Tok FM, albo telewizja, gdzie można wygłaszać różne tezy, które zachęcają innych do zabierania głosu. U nas na przykład bardzo często zamieszczamy artykuły, z którymi nie do końca cały zespół się zgadza. Uważamy, że autor nie ma w pełni racji, ale jeżeli rozumiemy, że ten artykuł wywoła oddźwięk, że nasi czytelnicy zaczną z nim polemizować, czyli spierać się, czyli przedstawiać własne argumenty, to też takie artykuły zamieszczamy po to, żeby ścierały się poglądy. Czyli mogą pomóc dzieciom? Dzieciom też. Dużo piszemy o szkołach, o edukacji dla dzieci. Na przykład teraz bardzo dużo artykułów zamieszczamy na temat, czy dzieci kończące 6 lat powinny obowiązkowo do szkoły już pójść, czy też nie. I też się u nas ścierają poglądy, bo jedni uważają, że tak, a inni, że nie. Ci, co nie, to na ogół dlatego, bo uważają, że te szkoły jeszcze nie są całkiem do tego przygotowane. Że małe dziecko, 6-letnie, jak idzie do szkoły, to powinno mieć inne warunki niż dzieci dużo starsze, kilkunastoletnie, takie jak wy. A jeszcze możemy poprosić, jak to jest Mamy zaledwie kilkanaście lat, ale z pewnością już możemy mieć wpływ na wiele istotnych spraw w naszym życiu. Niezależnie od tego, czy mieszkamy w mieście, czy na wsi, nasz głos jest jednakowo ważny. Oczywiście każdy z Was ma prawo do swobodnej wypowiedzi. Możecie się wypowiadać na sprawy, które są dla Was ważne. Możecie rozmawiać, dyskutować o sprawach szkoły, sprawach społeczności lokalnej i sprawach Polski. Ważne jest tylko to, żeby robić to w sposób kulturalny i nikogo nie obrażać. W ogóle jest bardzo wiele sposobów, w jaki młodzi ludzie mogą wpływać na ważne sprawy publiczne. Zachęcam Was do tego. Czy to oznacza, że mógłbym zostać posłem? Posłem jeszcze nie możesz zostać, bo do tego trzeba mieć 21 lat, ale możesz działać w samorządzie uczniowskim, możesz chodzić na komisję rady gminy, spotykać się z radnymi, z wójtem, z burmistrzem miasta i podpowiadać im, jakie są najlepsze rozwiązania problemów dla dzieci i młodzieży w twojej okolicy. Jak będziesz miał odpowiednie poparcie. A prezydentem kiedy mógłbym zostać? Jak będziesz wystarczająco doświadczony. Właśnie, czyli jak będziesz miał przynajmniej 35 lat. A teraz do zaostrzenia apetytu, możesz przejść się po Pałacu Prezydenckim, czyli miejscu pracy prezydenta Polski. Dziś Pałac Prezydencki to faktycznie urzędowa siedziba prezydenta Polski, ale nie zawsze tak było.
Pałac powstał w XVII wieku dla hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego. Później był w nim teatr, a od 1818 roku jest budynkiem rządowym. Tu też po raz pierwszy pokazany został publicznie jeden z najsłynniejszych polskich obrazów. Bitwa pod Grunwaldem, namalowana przez Jana Matejkę. Po II wojnie światowej przez wiele lat pałac był siedzibą Rady Ministrów, a w 1989 roku toczyły się w nim obrady Okrągłego Stołu. Warszawa jest nie tylko miastem, którym podejmuje się ważne dla całego kraju decyzje lub wzbudza społeczne dyskusje, to przede wszystkim nasza wspólna stolica, pełna miejsc świadczących o naszej historii i kulturze. Takich jak na przykład Muzeum Powstania Warszawskiego czy Zachęta Narodowa Galeria Sztuki. W obu tych miejscach pojawiło się nam więcej bardzo trudnych pytań niż odpowiedzi. Dlaczego i dziś w krajach dotkniętych wojną wielu małych powstańców walczy zamiast cieszyć się dzieciństwem? Jaką cenę można zapłacić za wolność swojego miasta, wsi czy kraju? Czy sztuka może być ważnym narzędziem w walce o wolność i prawo głosu? Pewnie niestety zabraknie nam wakacji, żeby z tymi pytaniami się uporać. Ale dowiedzieliśmy się już, po co jest Sejm, Senat i Trybunał Konstytucyjny. I wiemy, co zrobić, żeby uchwalić ustawę o przedłużeniu wakacji. Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób można wzbudzić debatę publiczną w mediach i o tym, że nauka może być zabawą. Dobrze, że w naszych małych szkołach lekcje czasami wyglądają jak dobra zabawa. No i słuchajcie, o to właśnie nam chodzi. Bardzo nam zależy, żeby w każdej szkole, nie tylko małych, nie tylko tych 110 uczestniczących w naszym projekcie, wszyscy mogli się uczyć w atrakcyjny sposób. Aby mogli nabywać umiejętności i wiedzę, która przyda im się w przyszłym dorosłym życiu. Dziś już mieliśmy tego przedsmak. No, byliśmy w Centrum Kopernik, ale przecież atrakcyjnie można się uczyć nie tylko w Centrum Kopernik. Myślę, że w każdej z Waszych szkół, i tych małych, i tych większych, można się uczyć w atrakcyjny sposób. A Wy, realizując projekty w swoich małych szkołach, poznajecie przy okazji lepiej swoje miejscowości i lubicie je coraz bardziej. Jak mogliście się przekonać o wielu ważnych sprawach, decyduje się właśnie tu, w Warszawie, w miejscach, które Wam pokazaliśmy. A na koniec dodam tylko, że nasza szkoła i nasz świat to dla nas wielki świat.